Jesteśmy w samym centrum Żebracznicy Wielkiej. Tutaj strasznie, proszę Państwa, jak Państwo pojadą czwórką właśnie w tym kierunku, co kamera pokazuje, pod kolumną Zygmunta, tam gdzie jest Święta Anna, to Państwo zobaczą, że aż do 22 żebrzą. Ja to wróciłam teraz, proszę Państwa, z Hajnówki i tam w Hajnówce to jest ktoś, kto stoi z puszką i na cerkiew zbieram taką a taką, na klasztor w Jabłecznej taki a taki zbieram i tylko na to. A tutaj to zbierają na wszystko. Dlaczego? Dlatego, że do kieszeni by sobie chcieli wziąć. Dlatego, że jest mydło i powidło. Bazar Różyckiego, bazar Szembeka, system moherowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Jak Państwo zobaczą tutaj na te stare domy, proszę Państwa, no to tu przecież nie jest Nowy Jork. To są tak stare domy, ten jest wyremontowany, hotel Metropol, w którym mieszkałam, w którym byłam, ale tu Państwo zobaczą, jakie są budynki, prawda? Tutaj natomiast widzimy, że do Anglo-Ameryki Białystok jest 185 km. Jesteśmy w Żebracznicy Wielkiej, na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie. I jestem przekonana, proszę Państwa, że ten, kto po prostu siedzi, najwięcej, proszę Państwa, żebrzy. Piękny ten tramwaj, Państwo zobaczą, piękny ten tramwaj. Oni też wydają odgłosy, oddźwięki takie różne, żeby coś zmataczyć, żeby odwrócić od czegoś uwagę, że oni nie łkają, że oni nie proszą, a przecież wszystko to robią, proszę Państwa. Najlepiej wziąć się do roboty, kupić sobie Pismo Święte, czytać i głosić po dwie osoby. Jezus wysłał 72 po dwóch. Idźcie i głoście, bo przybliżyło się Królestwo Boże. To też, proszę Państwa, tutaj w Polsce, a bo my jesteśmy pod Bałtykiem, w roku 1905 pojawili się, no oczywiście, że Świadkowie Jehowy, czyli że badacze Pisma Świętego, i tutaj całą tę Polskę, proszę Państwa, dawno już ogłosili. A oni nic nie robią i teraz ten, co siedział, już nie siedzi, ale można powiedzieć ogólnie taki sens tego wszystkiego u nich, że czy się stoi, czy się leży, czy się siedzi, czy się wisi, to należy się wisi.